Dzień dobry, witam Was moi mili, witam Was moi kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak się je pomidorki. No akurat jest taki termin, że warto robić rozsadę na pomidory. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od przygotowania ziemi. Ja mam tutaj taką ziemię marketową, to jest taka ziemia uniwersalna. Oczywiście są na rynku też takie ziemie przeznaczone specjalnie do siewu, do pikowania, to jest taka bardzo wtedy drobna ta ziemia. Ja mam tutaj taką ziemię, ona jest dosyć świeża, dosyć mokra, dosyć zbita, więc muszę ją tutaj troszkę rozdrobnić, wymieszać, pozgniatać, porozgniatać te grudki, żeby była ona drobna. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby nasze roślinki malutkie sobie w tej ziemi poradziły. No bo przecież chodzi o to, żeby te nasionka wykiełkowały, tak? I one potrzebują do tego dużo siły, one są takie malutkie, więc rozdrabniam tą ziemię, żeby łatwiej było im się przez nią przebić, ale też żeby ta woda nie stała gdzieś tam między tymi dużymi grudkami i tak dalej, i tak dalej. Teraz dodaję do tej ziemi perlitu. Po co dodaję perlitu? To są te białe kuleczki, tak jak widzisz, one troszkę wyglądają jak nawóz. Zresztą czasami jak kupujemy w marketach czy w szkółkach różnego rodzaju rośliny w doniczkach, no to tam te białe kuleczki gdzieś się przewijają. No i czasami to jest perlit, czasami to jest nawóz. Po co dodajemy ten perlit? Ja dodaję ten perlit po to, że on działa troszkę jak keramzyt, tak? Czyli w pewnym momencie magazynuje nam tą wodę, w innym momencie, kiedy jest potrzebna, no to on ją oddaje. Druga rzecz. On gdzieś tutaj w tej ziemi sobie krąży, tam jest, robi takie przestrzenie w tej ziemi, więc tam też tlen na przykład łatwiej dociera do korzeni naszych małych roślinek. Także to jest bardzo ważne, bardzo przydatne. Można robić wysiew bez tego perlitu, można robić z perlitem. To nie jest jakaś droga sprawa. Myślę, że jakieś 10 zł za takie 5-litrowe opakowanie, także nie jest to jakaś droga sprawa. Co robimy dalej? Dalej po prostu przekładam tą przygotowaną ziemię do naszych doniczek. Ja tutaj mam taką doniczkę, wielodoniczkę. Właśnie to są doniczki do rozsad. Można używać takich wielodoniczek, można używać takich mini szklarenek. Łatwiej po prostu te wszystko w całości przenieść później, tak? W inne miejsce przestawić, przesunąć, obrócić, zamiast obracać, nie wiem, setki na przykład roślinek, jeśli ktoś robi tak dużo rozsad, no to łatwiej właśnie w takich wielodoniczkach to robić i obracać, później łatwiej to przenosić. Także ja wypełniam te doniczki bardzo szczelnie, ubijam, tak jak widzisz, ubijam tą ziemię wewnątrz tych doniczek, żeby tam nie było jakiegoś zbędnego luzu, żeby nam ta woda gdzieś za bardzo nie krążyła, żeby się nasionka nie zapadły później podczas podlewania w dół i tak dalej, żeby te nasionka miały po prostu łatwiej do wykiełkowania. Także ubijam tą ziemię dosyć mocno i więc równamy to wszystko dokładnie z powierzchnią, tak jak wiadomo w marcu, kiedy robimy te rozsady, czy też w lutym czasami tego słońca nie ma za dużo na dworze. No i po co robić tutaj dodatkowe cienie, dodatkowe problemy? Robimy wszystko tak, żeby naszym roślinom pracę ułatwić. Jeszcze zwracam uwagę na to, żeby tutaj nie było zbyt dużych grudek, rozluźniam tą ziemię, wypełniam dokładnie i za chwilę będziemy już siać. Także robimy malutkie zagłębienia w tych przygotowanych doniczkach. Zazwyczaj producent na opakowaniu podaje, na jakiej głębokości wysiewać. W przypadku pomidorów zazwyczaj to jest między 0,5 cm a 1 cm. Także ani zbyt głęboko, ani zbyt płytko. Tak, żeby nie było płytko, żeby te nasiona gdzieś tam nie wypływały podczas na przykład podlewania, ale też żeby nie były zbyt głęboko, żeby po prostu łatwiej wykiełkowały, żeby nie trwało to zbyt długo i żeby po prostu wszystko działo się szybciej. Także mam tutaj nasze pomidory, to są pomidory z Skip & Kerla, odmiana Hartsfeuer, akurat w tym roku na taką padło, wewnątrz jest dodatkowe opakowanie takie hermetyczne, które zapobiega jakiemuś niechcianemu kiełkowaniu w momencie, kiedy to jest jeszcze w opakowaniu gdzieś tam w transporcie, także tam nie dociera do tego opakowania woda, żadne czynniki zewnętrzne, są te nasiona po prostu bezpieczne. Także teraz będziemy sobie po jednej sztuce do każdego otworu wrzucać.
Także dokładnie teraz zakrywamy te nasze nasionka, żeby nie były widoczne. Delikatnie przyklepujemy. Uważamy właśnie na te zgrubienia ziemi. W przypadku, gdy są jakieś zgrubienia, wyczujesz jakieś grudki, no to warto jeszcze je rozdusić, rozpulchnić, żeby, tak jak mówiliśmy sobie, te nasionka miały łatwiej. Ok, wszystko jest tak, jak widzisz, na równo z krawędziami doniczki. No i teraz trzeba oczywiście podać. Nie podlewamy konewką, nie podlewamy żadnym grubym, wielkim strumieniem wody, ale spryskujemy na przykład właśnie za pomocą takiego spryskiwacza, żeby to było delikatne, żeby te nasiona gdzieś tam się nam nie przemieszczały pod wpływem nadmiaru wody, żeby nie gniły też, żeby tej wody było wystarczająco. No i teraz odstawiamy to wszystko na parapet najlepiej, tak? Jaki parapet? Najlepiej na południową stronę, żeby to było tam, gdzie jest najwięcej słońca w ciągu dnia, ale może to być też na wschodzie, ja mam akurat na wschodzie, może to być strona ewentualnie zachodnia, najgorzej jest na północy oczywiście, no bo tam jest najciemniej. Mimo że jest jasno na dworze, no to tam jest akurat najciemniej, tych promieni słonecznych takich bezpośrednio przez szybę dociera najmniej. No i teraz czekamy. Temperatura powinna wynosić około 20-22 stopni do kiełkowania pomidorów i powinno to trwać między 7 a 14 dni, zanim one wyjdą na powierzchnię. Także siejemy w okolicach 15 marca, w okolicach połowy marca, tak żeby te rośliny na połowę maja były już gotowe, takie właśnie taki od momentu siewu do momentu posadzenia w docelowe miejsce, to trwa zazwyczaj taka hodowla sadzonek około 2 miesięcy. Także w tym czasie będzie to po prostu gotowe. Wiadomo, te plus minus kilka dni w marcu od momentu siewu to nie zrobi ci aż tak dużej różnicy, a będziemy wysadzać już te sadzonki w maju po tych największych mrozach, także będą one bezpieczne wtedy. Ok, mamy tutaj moje stanowisko teraz docelowe na parapecie. Tak jak widzisz, sobie postawiłem na parapecie to nasze doniczkę. Jest ona dosyć nisko, bo jest ta rama okna, tak jak widzisz, i pada taki dodatkowy niepotrzebny cień, także warto te nasionka nieco podnieść. Ja podstawiłem tutaj karton. No i ja mam teraz tą krawędź doniczki równo z krawędzią ramy okna. Tych promieni słonecznych docierać będzie teraz więcej, nie będzie żadnego dodatkowego cienia, także robię wszystko, żeby tym nasionkom było po prostu dobrze. No i co? No i to wszystko. Czekamy, aż teraz nasionka wykiełkują. Także dziękuję ci za uwagę. To wszystko w tym nagraniu. A tymczasem zapraszam cię też do naszego sklepu dzieńdobryogród.pl, gdzie kupisz nasiona pomidorów, gdzie kupisz doniczki do uprawy i inne akcesoria potrzebne do robienia rozsad, ale też kupisz ziemię między innymi, czy też nawozy, perlit kupisz. Także zapraszam cię do tego sklepu dzieńdobryogród.pl. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych nagraniach na tym kanale, to też zapraszam cię do subskrybowania. I na koniec, jeśli ci się podobało to nagranie, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia.